Instytucie Medycyny Zabiegowej. To jest właśnie hasło kolejnego finału. Łapiemy wiatr w żagle i gramy 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łapiemy wiatr w żagle i gramy z tą wielką, wspaniałą orkiestrą. Przed nami dwa zespoły wokalne oraz zespół taneczny. Zapraszamy do kawiarenki na domowe wypieki oraz pyszną kawę i herbatę. A przed nami kolejne atrakcje. Loteria kwantowa, gdzie można, uwaga, wylosować talon na nieprzygotowanie, sprzedaż fantów i malowanie twarzy. Mamy też wiadomość z ostatniej chwili. Trafią do nas również dwie książki. Pierwszą z nich jest książka, uwaga, pana profesora Piotra Opaciana pod tytułem Ksingu, Rzeka Wolnych Indian, a szczęśliwiec, który ją wylicytuje, otrzyma imienną dedykację autora. Zaznaczamy, że to jedyna taka okazja. Oraz książka przekazana przez pana profesora Mariusza Wesołowskiego i ona będzie również z dedykacją. Zapraszamy was bardzo serdecznie na koncerty oraz do naszych puszek. Na chwilę obecną zebraliśmy, uwaga, już 522 zł. W tym 191 zł przekazała klasa pierwsza D, która wpłaciła na WOŚP pieniądze zebrane podczas Mikołajek. Wielkie brawa dla klasy pierwszej D i bardzo im dziękuję. Tradycją od lat stało się, że pierwsze akordy kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kwidzynie rozbrzmiewają właśnie w Starym Ogólniaku. Co prawda takie działania trwają już w mieście w kilku miejscach, ale taki pierwszy bardzo mocny akord od lat płynie ze Starego Ogólniaka. Nie inaczej jest dzisiaj obok mnie dzieciaki, które kręcą tym zamieszaniem, czyli... Zuzia Seklecka. I Kuba Chumienny. No i powiedzcie mi też, dzieciaki, co przygotowaliście na ten specjalny dzień? Dzisiaj zorganizowaliśmy występy, jest jeden występ taneczny, również loteria fantowa. Odbyły się liczne licytacje już, ale jeszcze przed nami kilka, więc można naprawdę wylicytować niezwykłe rzeczy. I także malowanie twarzy między innymi i właśnie tutaj są różne wypieki, można kupić, wspierać WOŚP. Powiedzcie mi, tradycje finałów w Starym Ogólniaku odziedziczyliście po poprzednikach, trzeba was było namawiać, inaczej mówiąc, czy wasi poprzednicy kręcący tym zamieszaniem szukali swoich następców, czy to wprost przeciwnie, to wy szukaliście takiej możliwości? To znaczy w naszej szkole dużo osób jest bardzo zaangażowanych w różnego rodzaju akcje, także tylko padło hasło, że potrzeba osób do tego, żeby rozkręcić ten kolejny finał, już 28 w WOŚP-u i momentalnie bardzo dużo osób się zgłosiło i bardzo dużo zostało takich chętnych, którzy się nie zaangażowali, bo po prostu było ich tak dużo, że no już nie było do obsadzenia. A powiedzcie mi, po co wam właściwie taki własny, osobny finał? Nie mogliście tak po Bożemu, jak wszyscy inni, włączyć się w działania w ten jeden styczniowy dzień? Uważamy, że to, że mamy osobny finał tutaj w naszym liceum, pomoże zebrać jeszcze więcej pieniędzy, bo wiadomo, że na takich finałach ogólnych to ludzie i tak przychodzą, wpłacają pieniądze, a do tego, jak odbywa się tutaj u nas w szkole dla uczniów, to możemy zebrać jeszcze więcej pieniędzy. Właśnie na przykład między innymi z licytacji. No, licytacje w tym roku idą jak malowanie, pewnie jakieś rekordy w skarbonkach tam padną. Powiedzcie mi, podczas 27 finału miały miejsce tragiczne wydarzenia. W czasie Światełka do Nieba został zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Czy to nie wpłynęło na waszą ocenę orkiestry albo wasze zaangażowanie w jej działania? Myślę, że nie. Jest taki sam odzew, nawet większy. Myślę, że nie wpłynęło to na nas, na naszą szkołę na pewno nie. Myślę, że nie wpłynęło to na większość szkół, nawet w naszym powiecie. A nasza szkoła jest tak zaangażowana, jak we wszystkie takie imprezy większe, ogólnopolskie, wojewódzkie, czy tutaj na naszym obszarze gminnym, czy powiatowym. Także nasze zaangażowanie jest tak samo duże, jak było w zeszłym roku. No to powiedzcie mi jeszcze, jak sięgam pamięcią wstecz do poprzednich finałów,
w waszej szkole, w tak zwanych mediach społecznościowych, z całą pewnością pojawią się głosy, że po prostu się lansujecie na Wośpie, że jesteście celebrytami. Nie mówię tu dokładnie o waszej dwójce, tylko w ogóle o uczestnikach tego przedsięwzięcia. Skomentujecie to jakoś, czy jest to wam całkowicie obojętne, co o was napiszą? Uważamy, że... Znaczy, naszym zdaniem, my naprawdę się z tym tak nie odnosimy, że nie uważamy się za jakichś celebrytów i to nie jest tak, że po prostu my się właśnie chcemy, jesteśmy tacy wyniośli, tylko po prostu tak naprawdę mamy dobre serca i staramy się zorganizować, żeby pomagać. I to nie jest tak, że jesteśmy po prostu najlepsi, bo na przykład my to prowadzimy. To nie znaczy to, że właśnie jesteśmy lepsi od innych. Po prostu chcieliśmy się w to zaangażować, aby jak najwięcej pomóc. Tutaj koleżanka powiedziała, że macie po prostu dobre serce i dlatego pomagacie. To ja jeszcze bardziej tendencyjnie zapytam, no pomagać można na różne sposoby. Można brać udział w szlachetnej parce, można wrzucać pieniądze do puszek, na przykład Caritasu i tak dalej, i tak dalej. W końcu można fundować karmę bezdomnym zwierzakom ze schroniska. Dlaczego WOŚP? WOŚP jest jednym z takich największych dni w roku szkolnym w Polsce, gdzie możemy pomóc w taki szczególny sposób dla szczególnej fundacji, na szczególną tak naprawdę rzecz, na szczególne rzeczy. Nasza szkoła nie angażuje się tylko w WOŚP, na różne zbiórki karmy, czy to dla dzieci, czy z Caritasu również się angażujemy. Pomagamy jak tylko możemy, nabieramy coraz więcej sił na właśnie ten jeden dzień w roku na WOŚP, gdzie kumulujemy się wszyscy, cała szkoła pomaga, każdy się angażuje, więc to nie tylko tak, że w WOŚP pomagamy. Pomagamy w całym roku szkolnym, pomagamy we wszystkim, w czym możemy, w czym dajemy radę, i zawsze dajemy z siebie jak najwięcej. Nic dodać, nic ująć. Piękne słowa dzieciaków, które organizują kolejny, już 28 finał. Który to finał w waszym ogólniaku, tak nawiasem mówiąc? Z tego, co wiemy, to w naszej szkole było organizowane właśnie tutaj około 15 finałów WOŚP. Jednak właśnie to jest pierwszy, na którym mamy przyjemność prowadzić, więc ogólnie to właśnie było około tak 15, z tego, co słyszałam, z tego, co mi wiadomo. Mówiąc krótko, kiedy w starym orkiestrze zaczynała grać, jeszcze byliście takimi malutkimi berbeciami. Tak, bo też właśnie z tego, co słyszeliśmy, to po prostu wcześniej były organizowane takie, nie takie duże przedsięwzięcie, jak tutaj teraz w auli szkoły, tylko gdzieś w świetlicy, małe zbiórki, a tutaj właśnie, około 15 razy takie duże przedsięwzięcia organizujemy. Można by było powiedzieć, że wręcz z prawdziwym przytupem dzieciaki, które kręcą finałami, czy właściwie tegorocznym finałem w starym ogólniaku. Ja wam gratuluję serdecznie nie tylko tego, jak wam idą licytacje, sprawujecie się w roli konferansjerów prowadzących tę imprezę zawodową, ale też tej interakcji z kolegami. Tutaj naprawdę wiele się dzieje, czuć taką fajną, sympatyczną atmosferę. Co chcielibyście powiedzieć swoim kolegom? Tym starszym absolwentom naszej szkoły, że dziękujemy, że nam pokazali, jak wygląda WOŚP w tej szkole, żebyśmy mogli kontynuować tą tradycję. Tym w naszym wieku, naszemu rocznikowi, podziękować za to, że tak bardzo się zaangażowali, a tym młodszym, żeby w kolejnych finałach WOŚP-u spisywali się tak, jak nasza szkoła do tej pory i żeby dali z siebie wszystko. Dokładnie, potwierdzam słowa kolegi i po prostu najważniejsze to, żeby wspierać takie akcje i pomagać. No i pięknie, tylko mam nadzieję, że z tym wyrobieniem nie pójdziecie drogą kariery, ścieżką kariery politycznej, bo predyspozycje macie wspaniałe. A z drugiej strony, mówiąc zupełnie poważnie, naprawdę miło jest spotkać tak wiedzące, o czym mówią, i tak zaangażowane dzieciaki. Dziękuję wam serdecznie. My również dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że wraz z 28. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kolejny raz w naszej szkole gramy z orkiestrą. Jako pierwsza, że tak powiem, szkoła w Kwidzynie organizujemy zbiórkę pieniędzy na szczytny cel. Mam nadzieję, że wasze portfele dzisiaj są pełne, że licytacje będą bardzo wysokie. Wszystkie przedmioty zostaną sprzedane, a zebrane pieniążki posłużą szczytnemu celowi, jak pomoc innym osobom. Tego życzę wszystkim i dziękuję bardzo już tutaj na wstępie wszystkim organizatorom, wszystkim prowadzącym. A wam, droga młodzieży, życzę świetnej zabawy. Dziękuję. 35 zł od pana dyrektora. 40 zł mamy. 45 od pana dyrektora. Mamy 50 zł. 50 zł po raz pierwszy, niech pan się nie poddaje. 60 zł od pana dyrektora. Pan dyrektor cały czas podbija. Pani sposoba. Dobrze. Więc 60 zł po raz pierwszy. Nie mamy więcej tych koszulek, więc to jest jedyna okazja. Rozmiar M, każdy się wciśnie. Rozciągliwa, jak mama wypierze, to się może do L-ki rozciągnie. Dobrze, po raz drugi 60 zł. I uwaga, sprzedamy. Pan dyrektor jeszcze do koszulki dostał dwa odblaski, żeby był bezpieczny na drodze po zmierzchu. Dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących numer 1 w Kwidzynie, czyli starego ogólniaka, pan Sebastian Więckowski. Dzień dobry, a właściwie siema, panie dyrektorze. Dzień dobry i siema. Panie dyrektorze, od lat obserwuję wośpowe poczynania uczniów pańskiej szkoły i zadaję sobie jedno pytanie. Następuje co jakiś czas w tej szkole wymiana pokoleniowa, jak w każdej, prawda? Tym niemniej zwyczaj grania orkiestrowego w ogólniaku trwa cały czas. W czym tkwi ten fenomen? Fenomen jest orkiestrowy na pewno, a młodzież podchwytuje go bardzo szybko i bardzo chętnie uczestniczy w tych wydarzeniach. Wymiana młodzieżowa dokonała się kompletna w tym roku, ponieważ jeden z wokalistów, który występował tutaj, do tej pory występował jako gość naszej szkoły, który przychodził tutaj ze zespołem. Aktualnie jest uczniem naszej szkoły i podejrzewam, że przez następne 3 lata będzie występował jako uczeń. Czyli nie przewiduje pan w jakiejś sensownej perspektywie czasowej, że zainteresowanie tym specjalnym dniem w pańskiej szkole zmaleje? Na pewno nie. Jak tylko rozpoczynamy przygotowania do Wielkiej Orkiestry, młodzież bardzo aktywnie się w to włącza i podejrzewam, że tak długo jak będzie grała orkiestra, nasza szkoła będzie w tym uczestniczyła. No to rutynowe pytanie, panie dyrektorze. Jak widać, młodzież się świetnie bawi podczas waszego ogólniakowego finału. Macie koncerty, licytacje, trochę dobrego humoru, no i czas wolny od lekcji, co w jakimś tam sensie może tłumaczyć to zainteresowanie. A pan jako pedagog, jako dyrektor tej szkoły widzi jakiś walor tej akcji? Tak jak poprzednio, w poprzednich latach mówiłem, walor jest wychowawczy. Przede wszystkim uczenie empatii, uczenie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, to jest równie ważne jak walory edukacyjne. Panie dyrektorze, co roku podczas licytacji licytowany jest pański fotel. Nie chodzi tu o mebel, dodajmy, chodzi tu o możliwość zarządzania szkołą przez jeden dzień. Do jakiego stopnia zwycięzca licytacji może tą szkołą pozarządzać? Na pewno szkoła jest przez takiego ucznia, w tym roku to będzie pierwszoklasista, jest zwiedzana od strychu po piwnicę, ponieważ szkoła jako historyczny budynek ma wiele zakamarków, które dla zwykłego ucznia są niedostępne. Ta osoba zwiedzi tą szkołę w całości. Na pewno udamy się na hospitację do jego klasy, tam gdzie będą jego koledzy i koleżanki. No i ewentualnie jeszcze jakieś w zeszłym roku były rozmowy z samorządem uczniowskim, także wiele ciekawych rzeczy wyniknęło z tego spotkania. A czy decyzje tego kluczowego dnia dotyczące szkoły jakieś mogą zapaść? Samorządem głównie jest to ustalane, mogą być jakieś przedłużone przerwy, to wszystko zależy od pomysłu młodzieży. Więc jest co licytować. To proszę mi jeszcze powiedzieć, jak widać, dzieciaki są wyjątkowo szczodre, bardzo zaangażowane w to przedsięwzięcie. Co by im chciał pan powiedzieć?
żeby zawsze były tak otwarte i żeby pomoc dla innych była zawsze dla nich tak łatwym gestem jak dzisiaj. No i właśnie tak, o tym bardzo specyficznym, bo ogólniakowym finale, finale w Starym Ogólniaku oczywiście, który się odbywa w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówi dyrektor tej szkoły, pan Sebastian Więckowski. Dziękuję serdecznie, a właściwie siema. Siema, dziękuję bardzo. Wierciński, jeden z uczniów Starego Ogólniaka, bardzo aktywny podczas zorganizowanego przez tą szkołę finału. Powiedz mi, Mieszko, co udało ci się dzisiaj wylicytować? Wylicytowałem cudowną, piękną choinkę zrobioną z jakiegoś materiału i wygląda na cudownie, z metalowym pudełku, w metalowym wiaderku, jest przepiękne. A to jest, dlaczego nie pomyślałeś, żeby licytować talon na nieprzygotowanie na przykład? Ponieważ jestem wzorowym uczniem i nie potrzebuję takich ułatwiaczy w szkole. Zawsze jestem przygotowany. Słuchaj, mogłeś też stanąć w szranki o fotel dyrektora. Ale to uważam, że ten zaszczyt powinni mieć też młodsi uczniowie, bo my już jesteśmy na tyle tutaj zgraną ekipą, że możemy się poczuć jak dyrektorzy zawsze i wszędzie. No, nieskromnie, odważne, czy właściwie są. Nieskromnie w twoim imieniu powiem, że słyszałem z sali głosy dopingujące Mieszko na dyrektora, ale też i były głosy takie, nie licytujcie, bo inaczej Mieszko zostanie dyrektorem. Tak, były takie głosy, ale myślę, że zdałbym egzamin. Tutaj powiedz mi, w miarę poważnie, pomijając już ten rozrywkowy ton, w który trochę wpadliśmy, co wy właściwie tu dzisiaj robicie? Gramy dla orkiestry, gramy dla Jurka, bo na pewno ogromna ilość uczniów z naszej szkoły wie, że orkiestra jest nam potrzebna, wie, że robi dobrze naszemu systemowi ochrony zdrowia i wiemy, że to jest szczytny cel, więc takie małe, drobne rzeczy, przedmioty i tak dalej, to wszystko ma dużą wartość i dla nas, i dla przyszłości, i dla Jurka, myślę, że też. A powiedz mi, ile w tym, co mówisz, jest takiej poprawnej, politycznie trochę drętwej w sumie gadki, która właściwie oczekiwana jest od uczestników przed kamerą. Właściwie interesuje mnie bardziej to, na ile to, że wy tu dzisiaj jesteście zmobilizowani, zaangażowani, bo dzieje się naprawdę sporo, wynika z tego, że macie po prostu przed świętami tak jakby dodatkowy dzień wolny od lekcji? Nie, myślę, że nie. Myślę, że po prostu jesteśmy na tyle dorosłymi i świadomymi osobami, że zdajemy sobie sprawę z tego, że no, warto pomagać, a jakby nie pomagać, jak nie na orkiestrze. Mieszko, no dobra, no to na koniec, ponieważ no, poniosłeś dzisiaj pewne koszty związane z orkiestrą. Mieszko ma poważny wrzut do orkiestrowej Skarbony tutaj w Ogólniaku. Możesz pozdrowić swojego sponsora, mamę, tatę, kogo tam chcesz. Pozdrawiam całą swoją rodzinę. Mówiłeś, że mamę. Mamę też. Mieszko Wierciński, jeden z wielu, wielu uczniów Starego Ogólniaka, który tu dzisiaj na finale WOŚP-u bierze udział w licytacjach. Dzięki serdeczne, czy jak wolisz, siema. Siema. 85 zł. Po raz pierwszy. Za koszulkę reprezentacji Polski w piłce ręcznej. 85 zł po raz drugi. I sprzedane dla pani profesor Kalinczak.
Tak.